początek, może niech się pani nam krótko przedstawi, jak się pani zaczęła historia z pisaniem. Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Kazała. Jestem lokalną tutaj targówkową autorką, ściśle współpracującą z tą biblioteką. I cóż ja mogę powiedzieć? Kariera jako taka, to ja nie wiem, czy się zaczęła. Jeszcze nie jestem wszędzie sławna. Czasem ktoś na przykład chce zajrzeć do jakiejś biblioteki, a tam mówią, a my pani nie znamy. No więc jeszcze do kariery to daleko. Pisanie zaczęło się, no, jak miałam tak parę lat, już miałam. Pierwsze doświadczenie to była nagroda na takim konkursie literackim. Dla młodzieży, w liceum jeszcze. Tam dostałam nagrodę. Zawsze jak idę do dzieci z moimi bajkami, to tam jaki mógł być prezent. I to jest świetna zabawa, bo oni wymyślają różne rzeczy. MP3, komputer, książki, a ja po prostu dostałam kołdrę. Jakim gatunkiem literackim się pani zajmuje? Przede wszystkim piszę książki dla dzieci. Tak jak tutaj widać, mam w dorobku 13 książek. Ostatnią jest właśnie... Rozwód to jeszcze nie koniec świata. Czy rodzice nas kochają, gdy już nie są razem? To jest moja 13 książka. Mam nadzieję, że 13 będzie bardzo szczęśliwa. Są też dwie dla dorosłych. Taka o podróżach, powstała na podstawie felietonów wpisanych do prasy. Gdzieś tam ktoś docenił jakiś felietonik, jakieś tam słówko napisane, więc stwierdziłam, że szkoda to zaprzepaścić, prawda? Rozszerzyłam, zaprosiłam do zabawy, że tak powiem, koleżankę, bo to jest, autorów jest dwóch. No dwie trzecie książki jest moje też opracowanie. I jeszcze dla dorosłych. Cela 78, to jest takie dla kobiet, o uwięzieniu. No właściwie dla panów też, no nikt nie powinien być uwięziony ani w toksycznym związku, ani w pracy, której nie lubi. Wygląda pani praca nad taką książką? Czy jest to tak, że ciągiem pani pracuje przez kilka miesięcy, czy może jest to taka praca, kiedy nadejdzie wena, czy bardziej standardowo od 8 do 16 pani pisze, jak to wygląda? U mnie to jest taki penthouse. Można powiedzieć. Nie ma jakichś godzin upatrzonych. Czasem jest tak, że w nocy nie da się zasnąć, tak? Bo coś tam po głowie chodzi. Czasem trzeba wstać, zrobić jakieś rysunki. Najpierw mogę spać, to po co będę czas marnować, tak? Wstaję, po prostu idę sobie cichutko gdzieś tam w kącik, żeby rodzinie nie przeszkadzać. I coś tam sobie pomaluję albo sobie popiszę. No potem z pisaniem gorzej. Bo potem rano się wstaje, patrzę na tę kartkę i kto to tak nagryzmolił, że nie można przeczytać. Książki wszystkie są takie autorskie, czyli od A do Z przeze mnie zrobione. Ja wymyślam fabułę, ja wymyślam ilustracje, opracowuję. Jedyne, czego nie potrafię, to wydrukować i porządnie oprawić książki, więc tu już konieczna jest drukarnia. Tutaj zostałam doceniona, wydało mi Złote Myśli. I jest to taka właśnie książeczka troszkę nie za gruba, w miękkiej oprawie. No było z tym parę przygód i ja stwierdziłam, że potrafię lepiej, ja chcę lepiej. I stąd wzięła się taka książka. Zegar z miałkułką, jest to właśnie drugie wydanie, jest wiadomo twardsze, takie bardziej dla dzieci małych, no bo jednak dzieciaki też lubią mieć coś solidnego w ręku, żeby to się tak nie sponiewierało szybciutko przy czytaniu. Wszystkie książeczki też są tak zaplanowane, żeby dzieci mogły też uczestniczyć w procesie tworzenia. Czyli są ilustracje takie od serca machnięte, po prostu tylko kreską, a czytelnicy, moi ulubieni, mali czytelnicy, mogą je po prostu upiększyć, sprawić, żeby każda ta książka była inna, czyli mogą po prostu kolorować.